Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj już mam 26 lat. Dużo. Ja myślałam, żeby zrobić takie podsumowanie jak w zeszłym roku. Kto nie oglądał tego filmiku, jest tutaj. Tam robię podsumowanie, nie wiem, z 15-20 minut gadam, co mi się przydarzyło, że tak powiem, w przeciągu całego roku. No i tak naprawdę w przeciągu tego roku nie było super dużo wydarzeń. Było tak naprawdę trzy najważniejsze wydarzenia w moim życiu i to wielkie. Po pierwsze, wydarzyło się coś niesamowitego, o czym tak naprawdę nie mogłam i marzyć, czyli mój brat ożenił się z moją przyjaciółką. Kto nie zna tej historii, w skrócie, to jest tak, że mieszkałyśmy we czwórkę z przyjaciółkami i brat do nas przychodził w gości, do mnie przychodził i poznał tam Daszkę, moją przyjaciółkę, i teraz są małżeństwem. Naprawdę to jest coś, o czym nawet nie mogłam marzyć, że mój brat będzie miał żonę, z którą nie tylko będę się przyjaźnić, a która przede wszystkim jest moją przyjaciółką. Więc jak przychodzę do brata, ja nie mogę powiedzieć jego żoną, bo chce mi się powiedzieć i do mojej przyjaciółki, no bo tak to jest. I ja nie wiem w sumie, do kogo ja przychodzę tak naprawdę, do przyjaciółki czy do brata. Do nich. Zabawnie, bardzo zabawnie i myślę, że bardzo ważne wydarzenia nie tylko w ich oczywiście, ale w moim życiu również. Druga rzecz nie jest taka pozytywna, chociaż jak na to spojrzeć. Skończył się mój 3-letni związek, bardzo przełomowy, można powiedzieć, okres w moim życiu, ciężki, ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, teraz jestem dużo, dużo szczęśliwsza, niż byłam w związku. Niestety. A czemu niestety? Może istety. Ja w końcu dorosłam, mi się wydaje, bo żyję tak naprawdę sama i podejmuję decyzje sama. I w końcu zaczęłam spełniać swoje marzenia i robić tak naprawdę to, co chcę, kiedy chcę, z kim chcę. W końcu poczułam się wolna jak nigdy przedtem. No i trzecia ważna rzecz, która się wydarzyła, to YouTube. To YouTube, który po prostu wybuchnął w przeciągu 2 miesięcy. Wyrosła liczba subskrybentów od 600 do 25 tysięcy. Czyli tak naprawdę spełniło się moje marzenie, nawet nie spodziewałam się tego, że to tak się wydarzy, że to się wydarzy tak szybko i tak nagle. Wywiad w TVN, w telewizji, czyli można powiedzieć, że zrobiłam się taka medialna, popularna. Podsumowując, ten rok był przełomowy, wybuchowy, pełen emocji i bardzo ważny rok w moim życiu. Kto ma urodziny w wiosną, latem 2020 roku, każdy chyba będzie miał takie inne niż zawsze te urodziny, albo będzie świętowane w bardzo małym gronie znajomych, albo wcale nie świętowane urodziny. Ja świętowałam wczoraj urodziny w bardzo, bardzo małym gronie najbliższych mi przyjaciół. Ja na swoje urodziny lubię zapraszać bardzo dużo znajomych, otaczać się ludźmi, że tak powiem, w swoje urodzinki. Zawsze urodziny, każde urodziny dają mi do zrozumienia, jakich cudownych ludzi wokół siebie mam. Jakich cudownych przyjaciół i znajomych, których bardzo kocham. Więc no, w tym roku nie udało się zebrać aż tak dużo ludzi. Ale w przyszłym roku, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Będziemy świętować w dużo większym gronie, na pewno. Chociaż te kameralne urodziny były bardzo, bardzo fajne, bardzo miłe. W tym roku również zrozumiałam, że zmieniać fryzurę i zmieniać styl bardzo fajnie. Ile ja razy w tym roku zmieniłam fryzurę, o matko. W przeciągu kilku miesięcy naprawdę zmieniłam może z 5 razy fryzurę czy coś takiego. W tym roku tak bardzo dorosłam i tak bardzo rzeczy zrozumiałam. Chciałabym, żeby tak było przez całe moje życie, żebym się rozwijała tak, też w tak szybkim, a może nawet szybszym tempie niż jak rozwijałam się w tym roku. W ogóle tak z wiekiem rozumiem. Jak to brzmi.
W ogóle z wiekiem rozumiem, że fajnie, fajnie marzyć, fajnie mieć marzenia, mieć cele, do nich iść, bo to tak naprawdę daje sens życia. I w żadnym przypadku nigdy nie żyjcie przeszłością. Najgorzej, co możecie zrobić ze swoim życiem, to myśleć o tym, co było. Ja wiele razy słyszałam ten wyraz, że warto żyć dniem dzisiejszym, nie przyszłością i nie przyszłością. Ale były momenty w moim życiu, nawet nie momenty, były okresy życia, gdzie ja tak naprawdę żyłam samą przeszłością. To było straszne, bo tak naprawdę te lata były bardzo fajne, bardzo ciekawe, ale ja nie byłam tu i teraz, tylko jakoś tam gdzieś tam byłam. Bardzo fajnie, że temu się nauczyłam. Nie wiem, sama nie wiem jak, nie ma na to przypisu niestety, ale nauczyłam się żyć dniem dzisiejszym i marzyć. Dobra, moi drodzy, ja uciekam, a my widzimy się z wami niebawem.